Niektórzy na to mówią kołeczki, niektórzy mówią na to szojbry, cwykry, a z Duni starszej daty nazywają to szabelkami. Tak pięknie. I te szabelki, jak już wbijemy je tutaj między kafle, to one tą kaflę, tą glinę między kaflami pięknie nam dociskają. Pięknie wypełniają wszystkie przestrzenie i takie połączenie jest porządnie ustabilizowane i szczelne przede wszystkim, bo w piecu ważna jest szczelność, żeby te wszystkie tutaj, wszystkie te fugi, połączenia, żeby były dokładnie wypełnione gliną. Dlatego też z Dun korzysta nie tyle ze szpachelki i kielni, a także z ręki, bo ręką jesteśmy w stanie wszystko palcem porządnie upchać, żeby piec był bezpieczny później w eksploatacji. Serdecznie pozdrawiam i bardzo dziękuję.